Witajcie, moi kochani. Dzisiaj prosty temat, szybki filmik. Jak ugotować ryż? Niby prosta sprawa, ale im dalej w las, tym jest ciekawiej. Mamy dwa rodzaje mniej więcej możliwości zakupu ryżu. Są to te w torebkach, które w prosty sposób bierzemy, torebkę zalewamy wodą, gotujemy 15 minut, wyjmujemy i mamy ryż do naszego posiłku. Czy jest ok? Jak najbardziej, ryż jest zjadliwy, można go zjeść. No, ale często chcemy uzyskać sypki ryż, klejący się ryż. No i wtedy wszyscy przechodzą na ryże już sypkie w dużych paczkach, tak? Ja również preferuję duże paczki i gotowanie ryżu luzem. Odcinek powstaje przede wszystkim po to, bym Was nie zanudzał, jak będę robił posiłki z ryżem. Będę linkował dany odcinek, byście mogli sobie zajrzeć, ci, którzy by chcą zobaczyć, jak osiągnąłem efekt czy sypki, czy klejący ryż do danego dania. No i po prostu wielokrotnie ten temat wraca w rozmowach z przyjaciółmi, tudzież na moim Instagramie, gdzie piszecie do mnie. Słuchajcie, nie owijamy, gotujemy, łyk dobrej kawuni i zaczynamy. To odstawiam, bo się nie przyda. Tu mamy te ryże. Co ja robię? Robię tak. Mam wagę. Dzisiaj na poczet filmu pomyślałem, zerujmy ją, że ja użyję drobnego ryżu. Jest on najczęściej stosowany w japońskich restauracjach i wielu innych. Na poczet filmu ugotujemy go 300 gram. Mam 300 gram. Teraz na każdy gram, ja osobiście, każdy wedle uznania, daję 1 gram soli. Łyżka ma 5-6 gramów, więc 300 gram, pół łyżki, 3 gramy soli moim zdaniem wystarcza. Dla mnie jest ok, tak mi smaczy i tak jest ok. Teraz ilość wody. Słuchajcie, ja daję albo 1 do 1, czyli na 100 gram ryżu 100 ml, wtedy zostawiam go i też w zależności na ile, ale zazwyczaj robię wtedy al dente, taki twardy ryż, który czujemy, że mamy coś pod zębem. Jak chcę bardzo miękki, wręcz rozgotowany, daję prawie dwukrotność, czyli na 100 gram 200. Tutaj jest 300 gram, to bym dał 600 ml. Dziś na poczet filmu spotkamy się w połowie. Więc mając 300 gram ryżu, dam 450 ml wody. Czyli 1 do 1,5. Zawsze gotuję 10 minut. Po 10 minutach oczywiście zagotowuję wodę. Możemy go wypłukać. Wasza kwestia, wasza sprawa. Tak samo dobór ryżu. Ja nikomu nie będę tutaj sugerował. Kto jaki lubi, znajdzie, będzie mu smaczył. Takiego używamy. Ja teraz zawsze gotuję. Zagotowuję, ściszam jak na rosół. Pyrka sobie 10 minut, jeżeli chcę mieć taki twardy al dente, więc wrzucam go na sitko, płukam, zatrzymuję proces gotowania, no i mam go, wtedy jest też sypki, tak? Jeżeli chcę mieć go bardziej miękki, czekamy, próbujemy, oceniamy, w którym momencie jest dla nas idealny. Wrzucamy go na sitko, płuczemy, zatrzymujemy proces gotowania i mamy ryż idealny.
gotujmy więc. Woda nam się już zagotowała. Mieszam. Robię minimalny ogień. I gotuję 10 minut. Oczywiście zajrzę tu jeszcze 2-3 razy, by go przemieszać w trakcie gotowania. W połowie gotowania wygląda to tak, jakby brakowało wody, ale tym się nie przejmujemy. Uważajmy tylko, żeby się nam nie przypalił ten ryż. Dlatego, jak wspomniałem, gotujemy na delikatnym ogniu. I mamy to. Zobaczcie. Super. Ja już wielokrotnie gotuję ten rodzaj ryżu, więc teraz już po 10 minutach wyłączę gaz pod nim, wrócę do niego jeszcze za 2 minuty i go przemieszam, bo nadal garnek jest gorący i może się jeszcze przypalić. Tak jak wspomniałem, mogę go wyrzucić na sitko, przepłukać, zatrzymać proces gotowania, albo tak jak ja, zostawiam go do wystudzenia i później do niego wracam, by użyć go w kolejnych posiłkach. Mój ryż już jest gotowy, także kolejne posiłeczki będą pokazywały się na moim kanale. Dziękuję, że jesteście. Zapraszam do subskrypcji i wciśnięcia dzwonka, by być na bieżąco. Do komentowania. Trzymajcie się. Miejcie same smaczne dni. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.